Najdłuższy tydzień w roku, bo trwający aż 9 dni, rozpoczął się w miniony piątek, 5 sierpnia. W Amfiteatrze pod Grójcem w Żywcu w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej trwa Festiwal Folkloru Górali Polskich. Skąd Państwo przyjechali? Przyjechaliśmy z Zakopanego, spod samych Tatr. Nasz zespół Zornica przedstawi dzisiaj Polewackę. Znaczy Polewacka znaczy po nazwisku Śmigus Dingus. No bo tak to jest, że jak wtorodziewka była najbardziej polana, najbardziej mokro, to się najbardziej wydała i miała największe powodzenie. Czy długo trwały przygotowania dzisiejszego repertuaru do występu na TKB? Mniej więcej to rok trwało mniej więcej takiego, ostatnie miesiące to było takie jeszcze doszlifowanie tego wszystkiego. Który raz Państwo występują na TKB? No to jest, znaczy nasz debiut jest jako w konkursie, ale na tej scenie występowaliśmy w tamtym roku poza konkursem. Specyfiką zespołu jest wykorzystanie najdawniejszych instrumentów. Jakie to instrumenty? No to właśnie my pokazujemy instrumenty pasterskie. No i zawsze te instrumenty pasterskie staramy się wpleść w cały program, żeby je promować jak najbardziej. Ile zespołów wystąpi w trakcie tegorocznych zmagań konkursowych? Skąd przyjechały zespoły? No to szybko. 24 zespoły, bardzo dużo zespołów jest z regionu Nowosądeckiego. Tak. O co rywalizują grupy? O Złote Serce. Złote, srebrne, brązowe serce żywieckie. No i potem są te z wyróżnienia, no ale najważniejsze to są te trzy nagrody. Oprócz rodzimego folkloru zobaczymy też zespoły zagraniczne. Co czeka nas w najbliższych dniach? Międzynarodowe spotkania folklorystyczne. Jest zespołów 15 w konkursie plus 3 zespoły polskie biorą udział właśnie w festiwalu. To jest od środy do piątku, a finał, wielki finał tych międzynarodowych spotkań jest w sobotę. Jakie kryteria oceny biorą Państwo pod uwagę? Przede wszystkim najważniejsza rzecz jest zgodność z tradycją. Jest mnóstwo ludzi, którzy ją kochają, którzy ją szanują, jest to ich często sposób na identyfikację się w tym, znalezienie się i w ogóle określenie w tym świecie zwariowanym. Skąd przyjechaliście na Tydzień Kultury Beskidzkiej? Miejscowość Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna, powiat Nowosądecki, okolice Nowego Sącza, Beskid Sądecki ogólnie. Jak nazywa się Wasz zespół? Zespół regionalny Jakubkowianie. Jaki repertuar dzisiaj przedstawicie? Lachów Sądeckich. A który raz jesteście na Tygodniu Kultury Beskidzkiej? Siódmy. Jak podoba się Wam Żywce? Bardzo przyjemne miejsce. Dla WG Media Ewa Jeremicz.